Was z bardzo wyjątkowego miejsca, wyjątkowego, bo z toru Poznań. Znajdujemy się na ostatniej rundzie wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. I tak jak sugerowaliście w komentarzu, będzie więcej o samochodach. W dzisiejszym odcinku przejedziecie ze mną okrążenie po torze Poznań wraz z moim komentarzem. To, o czym chciałam Was jeszcze poinformować, to fakt, że ruszył już sklep Code 60. Można tam znaleźć właśnie takie koszulki, czyli Warning, you are faster than you think. Zapraszam, link do sklepu jest w opisie. No i tymczasem zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, tradycyjnie do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji, czyli ten przycisk, który jest tutaj czerwony, powinien u Was być szary. No i zobaczcie, jak jeżdżę po torze Poznań. Na prostej startowej toru Poznań, aktualnie jedynego toru wyścigowego. Zbliżamy się do zakrętu o nazwie Baba Jaga, hamowanie na białej linii. Są dwie metody na pokonanie tego zakrętu, albo zaatakowanie go od zewnętrznej i przewiezienie, następnie późny apex, albo dohamowanie i jazda na tak zwaną fałkę. Następnie kolejna krótka prosta prowadząca nas do drugiego zakrętu, zakręt o bardzo wyjątkowej nazwie, mianowicie Uśmiech Szatana. Jest to najwolniejszy zakręt na torze Poznań. W przypadku Seata Leona Racera, przedniopędowego samochodu o mocy 330 koni, pokonuje go na trzecim biegu. Następnie drugi lewy, tak ten zakręt się nazywa, od razu przechodzący w szybki prawy zakręt. W zależności od tego, czy są to kwalifikacje, czy wyścig, pokonujemy zakręt albo na trzecim, albo na czwartym biegu. Następnie wjeżdżamy w sekcję kartingową, czyli tor samochodowy, który łączy się z torem kartingowym. Sekcja prawo-lewo. W samochodzie przednionapędowym strasznie pluje przodem, bardzo mocno czuć tutaj tą podsterowność, dlatego trzeba płynnie operować z gazem i przewieźć tą prędkość, wykorzystać jak najbardziej tą optymalną przyczepność opony. Następnie szybki prawy z delikatnym ujęciem gazu i zakręt również charakterystyczny pod dębami, gdzie mówi się, że każdy kierowca musi kiedyś wylądować. Teraz zbliżamy się do tak zwanego radaru. Wychodzimy na przeciwległą prostą. Tutaj również w Leonie pojawia się ogromna podsterowność. Przejeżdżamy pod mostkiem i zbliżamy się do ostatniego zakrętu, ostatniego prawego. Bardzo szybki zakręt. Średnia prędkość w tym zakręcie to jest około 160 i na wyjściu 170 km na godzinę. Także tak wyglądało właśnie okrążenie po torze Poznań. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tor Poznań, jak i moje okrążenie po tym też Wam się podobało. Pamiętajcie, koniecznie łapka w górę. Dajcie znać, który zakręt jest Waszym ulubionym. No i do zobaczenia za tydzień.